back in ETV. Cześć, Natalia z Balkoni TV. Gościmy na balkonie i hostelu. I dzisiaj przed nami Brain Freezer Sound System. Dzień dobry. Co dzisiaj dla nas zagracie? Dzisiaj zagramy utwór Happiness z ostatniego albumu pod tytułem Heartbeat. No oczywiście w wersji akustycznej. Super, zapraszamy. No. Come a little bit closer. Wait for the journey. Oh, and think about your composure. Oh, think about la 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 la. La 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 la. I'm begging you for silence. Just a second in the void. In a wonderful emptiness. I wanna stop. I'm whispering gently. I don't wanna lose myself. Whoa. Without your power, I can feel happiness. Happiness, oh, happiness, happiness, oh, closer, a little bit higher. Wait for the whisper of your desire, of your desire. La 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 la. Come a little bit closer. La 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 la. Dzięki. Super, dziękujemy. Krzysiek, na sam początek powiedz mi, jak was traktować? Czy jako solowego artystę ciebie plus twoich przyjaciół, czy jako zespół, czy jako kolektyw? Jak to wygląda? Do zeszłego roku jeszcze działałem w pojedynkę tak naprawdę, ale od zeszłego roku działamy jako kolektyw. Jest nas już bardzo dużo, ja nawet nie potrafię wymienić liczby ludzi u nas w zespole, ale no jesteśmy kolektywem, tak? Zbieramy i wokalistów, i instrumentalistów z całego Poznania, okolic i jak da radę później to i z Polski całej. A czy to znaczy, że na przykład jeżeli znalazłby się w Poznaniu ktoś utalentowany, muzyk, który chciałby z wami współpracować, to co musi wtedy zrobić? Może do was dołączyć? Jasne. Niech do nas napisze. Zapraszamy. Tak, zapraszamy wszystkich.
oczywiście, no, pierwsza sprawa, jakby wymaganie, jakie musi spełniać, to po prostu musi czuć tę muzykę. I to się liczy tak naprawdę, a później jest cała reszta. Nagrywamy coś, sprawdzamy, czy to fajnie brzmi, czy nie, i działamy później dalej, czy to na koncertach, czy właśnie na albumach, czy jakkolwiek inaczej. I jak na razie działa sprawnie. Działa sprawnie. Super. Powiedz mi, słyszałam, że wygraliście wielką giełdę zespołów. Tak. Był to wielki konkurs, wygraliście go i z tej okazji na pewno czekała Was jakaś nagroda. Może się pochwalić, tak, jaka? Ogromna nagroda, której jeszcze nie ogarniamy umysłowo. Dostaliśmy się na główną scenę juwenaliów poznańskich i będziemy grać support przed Brodką. Kiedy będziemy mogli Was usłyszeć? 23 maja na stadionie AZS w Poznaniu. Super, zapraszamy również. Zapraszamy. I też słyszałam taką plotkę, może nie plotkę, rozwiję wątpliwości, o Waszej współpracy z Sorry Boys. Jak to wygląda? Czy znacie się? Czy ta praca to jest, Wasza współpraca to jest jakiś przypadek? Czy zamierzona jakaś? To wyglądało tak, że ta oto tutaj pani siedząca przy wiolonczeli, czy z wiolonczelą, zaproponowała, żebyśmy skowerowali utwór zespołu Sorry Boys i właśnie Marta tutaj siedząca zaśpiewała. Wystawiliśmy ten utwór w internecie i też wykonaliśmy go podczas mini koncertu w jednych z liceów muzycznych w Poznaniu. I zespół Sorry Boys dostrzegł to nagranie. Później przez jakieś kompletne przypadki zaczęliśmy się kontaktować facebookowo. Zaprosiliśmy ich na nasz koncert w Warszawie. Oni się pojawili i wtedy nam zaproponowali, żebyśmy nagrali na ich nową płytę winylową remix ich utworu The Sun. Super. I tak to teraz wygląda, że nagraliśmy to, utwór jest w internecie. No i dalej sobie rozmawiamy i działamy. Czyli też Wasza współpraca być może jeszcze zaowocuje. Tak, też zaprosiliśmy panią Belę Komoszyńską, wokalistkę zespołu Sorry Boys, do współpracy. Pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy serdecznie. Zaprosiliśmy ją do współpracy, żeby zaśpiewała z nami jakiś utwór już stricte brain freezerowski. Także miejmy nadzieję, że się zgodzi i niedługo zadziałamy właśnie w tej kwestii. Czekamy na efekty współpracy. A powiedz mi, gdzie można Was znaleźć w internecie? Można nas znaleźć na Facebooku, facebook.com/brainfreezermusic, na SoundCloudzie, na YouTubie, na jakichś Twitterach, na MySpace'ach, wszędzie mamy konta. Czyli ogólnie Google Was naprowadzi. Tak, Google, okay. Tak. Trzeba wpisać Brain Freezer i będzie. Poznam. Trzymamy za Was kciuki, mam nadzieję, że będziemy Was nie dziękujemy słyszeć jeszcze. My dziękujemy za dzisiaj, zapraszamy do oglądania nas ponownie, do zobaczenia, pa pa. Na razie.